Hi! Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Poza tym, że trzymam tego monstera niebieskiego, a konkretnie cyjanowego. A może to niebieski, tylko zabrakło od niebieskiego koloru w drukarce. Też jest taka opcja. W każdym bądź razie Zero Sugar. Jaki to jest smak? Napój energetyczny z tauryną, żeńszeniem. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Zawiera substancje słodzące. Bla 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 bla. Gdzie jest coś o smaku? A few moments later. Nic mądrego. Ja chcę smak. Jaki to ma smak? Czy to nie ma smaku? Jest to zwykły napój gazowany, ziom. Tak jest tu napisane. Ale o smaku do zmienionej mieszanki energetycznej dodaliśmy nowe substancje słodzące. Po setkach nieudanych smaków wreszcie nam się udało. No zobaczymy, czy się udało. Bla 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 bla. Zero cukru, więcej magii Monstera. Ja bym chciał wiedzieć, co to jest za smak, ale nie wiem. A tutaj ten napis, nie wiem, czy będzie widać. Wygląda trochę jak taki styl Ricka i Mortiego. W każdym razie się całkiem ładna puszka. Kiedyś już go piłem, ale to było dawno i nie w Polsce. Przepraszam. Cebulandii. To chyba we Włoszech to było. Chyba tak, nie wiem. Nie pamiętam. Dawno to było. I smaku też nie pamiętam, więc go dzisiaj spróbujemy. Czym głupim by to teraz otworzyć? Szlifierka mi się na nogę przewróciła. Puszczaj. Nie, żarówką tego nie będę otwierał. Halo, jest tu coś głupiego? Ile to w ogóle ma stopni? A no tak, nie ma tutaj akumulatorów. Działa. Nie wiem, jaka temperatura, bo skacze, ale 14,2 stopnia. Ciekawe, czy się sfokusuje na to. Spróbujmy otworzyć to za pomocą wiertła. Troszeczkę obok wycelowałoś. Czyli to zrobiło bardziej dziurę, niż to otworzyło. To znaczy, częściowo otworzyło, ale nie tak, jak powinno być. A, to było wiertło 10. Jednak. Znowu. Fuck. Fuck, 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 then fuck. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Sprawdźmy kolor tego cudeńka. Wygląda to jak sok jabłkowy. Tutaj takie białe tło. To nie może bardziej jak piwo? Takie piwo to jest. Ale to ochytnie pachnie. To śmierdzi. Ten monster ewidentnie śmierdzi. Pachnie jak gigawatt. Albo może amper. Gigawatt albo amper pachniał chyba podobnie. Oceńmy smak tego wynalazku. Smak B-Powera. Monster B-Power Edition. Do kupienia u złodzieja. Jest tylko chyba jeden taki złodziej w tym kraju. Ale tutaj nie poruszamy tematów politycznych. Ten monster jest po prostu zjebany. Po całości, bo smakuje jak B-Power. Nie polecam. To znaczy, chyba że ktoś lubi smak B-Powera i nie chce cukru, no to może się na to skusić. Ale kosztowało to 8 zł, więc chyba raczej nie. Pa, pa, do zobaczenia. W kolejnym dziwactwie, które tutaj zobaczycie, z powaloną metodą otwierania wszystkiego. A, jeszcze by się przydało to zlać do mojej zlewki. Tego korka nie będę odkręcał tak, że wiecie, jak na tych TikTokach. Nie, pio ucieka 100 km dalej, bo ja nie chcę po prostu tego później szukać. Lek. I wlewamy.
Oczywiście ja tego nie wywalę, tylko wypiję, a po drugie to smaku wygląda właśnie też jak B-Power, jakbyście go wlali sobie do czegokolwiek innego. Chyba. Chyba tak też wygląda. Zresztą teraz mamy tutaj miks tego i ananasowego. To papa, bajo, do zobaczenia za jakiś czas. Papa! Bo to mi zaraz wyleci. Znowu będzie sprzątanie, a sprzątanie.